Łona and Weber. Łona and Weber to jeden zespół, który zagrał dla Łukasza na niesamowitym koncercie, jaki się odbył pod... O Jezu, ile tego jest. Dużo bardzo. Który odbył się pod jego domem w Szczecinie. Zapraszamy na relację, obejrzyjcie to sobie. Fantastyczna historia. Fantastyczna, bo pokazująca, jak bardzo jesteśmy solidarni ze sobą i jak bardzo mamy super trzeźwe spojrzenie na wariatów, którzy chcą to niszczyć. Jak tu sami piszecie, i to jest najbardziej piękne, co można było, to, że my zawsze będziemy z tobą i tego się trzymajmy. Pozdrawiam gorąco Żaba z Częstochowy. Tak, jesteśmy ze sobą. Wczoraj to poczułem bardzo, bardzo. Koncert dla Łukasza był właśnie takim byciem sobą. Każdy wiedział, co ma robić. Wszystko się znalazło w minutę 8. Nie trzeba było nikogo namawiać. Zespoły dzwonił potem cały czas. Może jeszcze dojedziemy, może zagramy. Wszystkim dziękuję, którzy byli, którzy zagrali. Nie wszyscy mogli po prostu, bo to organizacyjnie nie jest takie łatwe. Koncert został przygotowany w parę godzin. Decyzja, a następnie wizyta u Łukasza i daje to siły i wiary w to, że jednak głupota nie może zwyciężyć. Głupota jest, bo dzięki temu widzimy, co jest mądre przy okazji głupoty. Ale ona nie może zapanować. To jest tak, jak kiedyś powiedział Jacek Klejf. Wiesz, dlaczego nieraz coś trwa długo, ale się kończy. Jak jest złe, to nie ma prawa, żeby trwało długo. Faceci, którzy wymyślili trupią głowę na swoich czapkach, no nie mieli prawa funkcjonować długo, bo to jest po prostu zło. To jest, tam jest pisane od razu zło. I wiem, jak to się zakończyło. To samo tu. Mieczem wojujesz, od miecza giniesz. Nie można fałszywie mówić o tym, że wydajemy źle pieniądze. Nie można w ten sposób rzucać słów sobie, bo to wszystko jest kontrolowane, opisane. Możecie obrażać mnie, ale nie macie prawa obrażać 120 tysięcy ludzi, którzy zbierają. To jest ogromne nadużycie mówienie, że to jest pranie mózgów tym ludziom, bo jeszcze raz wam mówię, tym, którzy to krytykują. Mieczem wojujesz, od miecza giniesz. Pranie mózgu. Żebyśmy nie weszli w to, kto komu pierze mózg i w jaki sposób, i jak to się odbywa. Bardzo dziękuję, że byliście z nami na finale, bo ciągle o tym finale mówimy. Dzisiaj muzycznie Dabioza Kolektyw. Aukcję Woź 2 miliony 440, na koncie mamy już ponad 7,5 miliona złotych i to także pokazuje, że to się będzie zmieniało z chwili na chwilę. Strasznie dużo pięknych maili, no wszystkie są takie, żebym musiał odpowiedzieć każdemu już indywidualnie, bo nie dam rady. Dzisiaj mówimy o pięknym koncercie, który się odbył pod domem Łukasza. Oczywiście Łona Weber, chłopaki ze Szczecina. Dzisiaj chcemy jak najwięcej o tej muzyce powiedzieć, dlatego każdego, chociaż po małym kawałku, się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. I ten koncert, tak właśnie spontanicznie przygotowany, nagle ta właśnie orkiestra wojskowa, także amerykańscy futboliści w swoich strojach, no to jakbyśmy teledysk kręcili, jakbyśmy kręcili teledysk, to chyba by nie było takiego żaru, jaki był pod domem, czyli na tym podwórku. Myślę, że jak ktoś przypadkowo szedł, był w lekkim szoku, co tam się dzieje. Łukasz to bardzo przeżywał, musiał na chwilę gdzieś wejść do samochodu, żeby się ogrzać, potem znowu wychodził, potem mama mówi, nie, musimy na chwilę pójść do mieszkania, on musi trochę ochłonąć, ale potem patrzymy, znowu Łukasz jest, Łukasz się bawił z nami. Kiedy na scenie był Enej czy Kamil Bednarek, no to był tańczący, był skaczący razem ze wszystkimi i powiedzenie, że ktoś mu pierze mózg, no proszę panią, kto tu komu pierze właśnie mózgi? Niesamowicie, zrobiła pani rzecz, która jest po prostu niegodna osoby, osoby dużo starszej od Łukasza. No, zrobiła pani rzecz nieludzką. To jest po prostu... Na kolanach powinna pani do Częstochowy pójść i przeprosić Łukasza za to, że w ogóle pani jakby zdyskwalifikowała to, co on robił. Zdyskwalifikowała jego niedzielę, jego puszkę, jego serduszka. To po prostu nie... Nie powinna to, tego pani robić jako polityk, osoba, która też odpowiada za słowa. Może pani nie przywalić w ryj. Ja już muszę na to pójść, bo jestem odpowiedzialny za fundację. Ale nie ma pani prawa obrażać 120 tysięcy ludzi. No nie ma pani takiego prawa. Nie powinna pani tego robić. No. No, ale z drugiej strony, dzięki pani mieliśmy super jumpę. A na scenie już był zespół Enej.
naprawdę ten koncert był taki, jak ja tutaj słucham. O. Ten pierwszy turniej się rozpoczyna, jeszcze takie gwiazdy no. No oczywiście Halo Radio, no to były największe przeboje, jakie grali też i Łukasz tam w środku nich. Fantastycznie to wyszło. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Odpiszę na te maile i także czekam na opowieści finałowe, co u was się działo. Poszło naprawdę fantastycznie. Dzięki bardzo. Enej.